I mam nadzieję, że również wypróbuję ludzką toaletę. Hej, ludzie nie muszą już przeprowadzać się... Nie muszą już przeprowadzać się z miasta. Wygląda na to, że nie stracimy lokalnej kultury. Właściwie w sumie dlatego, że wszyscy się stąd przenosimy. Okej, okay, tego nie zrozumiałem, ale mniejsza. Good job, okej. Okay. Dzięki. Grilbis rozumie to, on nie musi się wypowiadać. Jakoś kwieciście, krótkie kwestie lakoniczne wystarczą. O, to znaczy, że nie będę musiał tłumaczyć więcej Grilbiego. Okej. Okay. Nigdy nie złapię żadnych dziewczyn na wędkę. Więc, dzieciaków, weź to ode mnie. No dobra, spoko. Okej. A on dalej gra. No, czyli kolejna osoba, której absolutnie nie robi ta sytuacja. Słyszałem, że doktor Alphys powiedziała królowi i królowej wszystkie te okropne rzeczy, które zrobiła. Król poczuł się bardzo zły tym, że nie wiedział i dał jej duży uścisk, a wtedy królowa ją zwolniła. Teraz nie mamy królewskiego naukowca. To właśnie politycy. Yo! Co słychać? Cóż, trochę myślałem, może Undyne nie jest taka fajna, jak myślimy. Jest taka, bym powiedział, taka, nie wiem, złośliwa, wredna, skąpa. Ale yo! Znalazłem kogoś o wiele fajniejszego. Nie. Co? Nie, hehe, okej. Domyślam się kogo. Byłoby fajnie pokazać ludziom te tradycje wkładania prezentów pod drzewko. Prawdopodobnie bardzo by ich to zdziwiło. Na pewno. To dziecko powiedziało mi, że to dziwne, że mam... pupila, który jest królikiem. Ale nie widzę w tym nic dziwnego. To jest słodkie. Po drugie, co? Czy to normalne, żeby iść ze swoim... Nie, chwila. To no normalne, żeby iść ze swoim młodszym bratem na smyczy, prawda? Nie no, oczywiście. Gówniak musi znać dyscyplinę, nie? Czy ktoś jeszcze jest... Czy ktoś jeszcze jest zdziwiony tymi wielkimi amalgamatami? Oj. No tak trochę. Okej, wejdźmy do karczmy. Hello. Przepraszam, nie ma czasu na drzemkę. Karczma jest zamknięta, dlatego więc możemy wyjść na powierzchnię. Mama mówiła, że możemy teraz wyjść na powierzchnię. To świetnie, prawda? A nie, co jest w tym fajnego? Nie chcę stąd iść. W ogóle... Mnie to w ogóle rozwala. Potwory wyjdą na powierzchnię, zostawią wszystko, co mają. I co dalej? Gdzie będą mieszkać? Dostaną budynki socjalne, mieszkania socjalne? Już Corwin by o tym powiedział. Ale mniejsza. B-
było dziwne światło i wszystko pokryło się białym był dziwny błysk i wszystko pokryło się białym światłem. Poczułam, jakbym była częścią czegoś. I wtedy wszystko nagle wróciło do normalności. Dobra, zobaczmy. Cóż, myślę, że przeniosę swój sklep na powierzchnię. Myślę, że nie zaplanowałam, znaczy obawiam się, że nie zaplanowałam niczego poza tym. Okej, mniejsza. A, to chyba już... A nie, dobra. Jeszcze chyba jest parę potworów, z tego co pamiętam. Jest jeszcze Saren. Saren i... O, Snowdrake! W końcu mi się przypomniało. A, no i ty. Jest jeszcze Jerry, ale chyba go nie zobaczę. Może ktoś na powierzchni w końcu zwróci na mnie uwagę. I tam jest tyle ludzi, prawda? No, jest. Dosyć sporo. Okej, Saren, witaj. Wszyscy opuszczają to miejsce, co nie? No, to do... Może w końcu zaznam trochę spokoju i ciszy. Aha, czyli rozumiem, że jesteś kolejną osobą, która raczej nie chce się stąd ruszyć. No cóż, tak też można. Nie wydaje mi się, aby były jeszcze jakieś potwory, z którymi mógłbym pogadać. Czyż nie? Chyba, że... A chwila, a Snowdrake'i? Co się ze Snowdrake'ami stało? Czy jest możliwe, żebym pominął Snowdrake'i? A, jeszcze ty jesteś. Wszyscy jesteśmy wolni, okej. Przestanę... Wszyscy jesteśmy wolni i przestanę longing. Longing, czyli... przestanę się tu wydegiwać. Okej, dobra. Ale gdzieś tu jeszcze były Snowdrake'i, z tego co pamiętam. A ten potwór, którego spotkałem, to jest taki potwór, o którym sobie zapominam. A jest! Myślę, że wszyscy powinni teraz iść na powierzchnię. Chwila. Są tam lasy, w których możemy żyć, prawda? A więc wy żyjecie w lasach. No dobra, spoko. Jeszcze tutaj ktoś był. Był bałwan, ale... Nic mu tak naprawdę nie dałem, nie? Okej. Ten w dalszym ciągu po swojej czapce. To już drugi. A właśnie, przecież muszę... Właśnie, co ja robię? Przecież ja muszę przejść przez ruiny. Ja muszę przejść przez ruiny. Nie ma innego wyjścia. Tu znowu ty. Boję się o starzeniu się. Przestaję być nastolatkiem. Nie, odmawiam. Po prostu wymyśliłem nowe liczby, takie jak na przykład 20 team. No dobra, ale to było śmieszne. Studio Jajo approved. Ja myślę, że zrobimy tak, że ja pójdę... O, właśnie, bałwan! Mam się wypowiedzieć o tej części, którą ci dałem. Nigdy nic ci nie dałem. Okej, spoko. No sorry, no nie miałem tyle... punku miejsca. O, tutaj jesteście, o was mi chodziło.
Doktor przywrócił, znaczy przyniósł moją... przywrócił moją żonę z martwych. Mój syn wygląda na to, że jest szczęśliwy. Nasza rodzina jest większa niż przedtem. Teraz moja żona jest stworzona z 16 innych ludzi. Snowy! Nie, no spoko. Moja mama wygląda na taką, która połączyła swój umysł z innymi ludźmi, no ale nadal jest moją mamą i to fajne. Ponieważ jest zrobiona z lodu i innych rzech, czy co? Co? To był żart, śmiej się z niego. Studio Jajo. Właśnie, ja tutaj w ogóle jestem dobry, nie? Ja tu... O, już kończymy, kończymy. A tu, kurde, najważniejsza rzecz. Bo tak jak wspomniałem, musimy iść na sam początek planszy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy tam poszli. No, już prawie godzina. Także grubo. Już prawie godzina. Zastanawiam się, szczerze mówiąc, czy by ten odcinek nie podzielić na pół. Bo wiecie, no z jednej strony można by to było podzielić na pół, z drugiej strony mówiłem, że tego nie zrobię, ale szybkość mojego internetu zostawia trochę do życzenia, więc nie wiem jak to prześlę, zobaczymy. Jeżeli nawet bym to podzielił na dwie części, to raczej zrobiłbym to bez tam nowego witania się czy czegoś tam dalej. A, dom Toriel. Jeszcze pewnie z frokitami będę musiał pogadać, kiedy się tutaj jakieś pojawią. A właśnie, ten labirynt. Ten, znaczy te liście. I rzeczywiście... Tak jak zwrócono mi uwagę, z tymi liściami to nie było do końca tak, że na chybił trafił, tylko rzeczywiście ten wzór na dole odpowiadał temu na górze. Ale mimo wszystko i tak w sumie trudne to było trochę do zapamiętania. Okej, czyli te żaby mówią wszystko to, co przedtem. Dlaczego to są trzy? Teraz, kiedy twoja podróż dobiegła końca, bo może będziesz miał czas, żeby mnie posłuchać. Podczas kiedy większość osób naciska X, żeby pominąć ten dialog. To prawda, naciskanie X... A, myślę, że niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią. Ty, ale dlaczego się wcześniej nie pojawiałeś? To jest dziwne. Teraz się nagle pojawił. To znaczy, jak pierwszy raz grałem, to też było, ale właśnie zauważyliście, że w pierwszym odcinku on się w ogóle nie pojawił. Okej, uprośćmy sobie tę drogę. Aaaa! Ale już powoli zbliżamy się do początku. Okej, powiedziała, że jest nas dumna, spoko. Albo on, w zależności, czy to samica, czy samiec. Ale ta droga długa, dobra, już powoli zbliżamy się do końca. Czemu ta droga jest taka długa? Jak pierwszy raz nią szedłem, wydawała się krótsza. A. Całe szczęście nie można tutaj zginąć. O.
Mogę z nim pogadać? Nie, nie mogę. Szkoda. Jeszcze kamień jest, właśnie. Z kamieniem jeszcze nie gadaliśmy. Ale to w drodze powrotnej, bo widzę, że tutaj już jest wyjście. I jest Azriel. Jest Azriel. Nie przejmuj się mną. Ktoś musi opiekować się tymi kwiatami. Frisk, proszę, zostaw mnie samego. Nie mogę wrócić. Po prostu nie mogę, okej? Nie chcę zniszczyć... Nie chcę złamać ich serc jeszcze raz. Lepiej będzie, jeżeli nigdy mnie nie zobaczą. Czemu ciągle tutaj jesteś? Czy próbujesz mi dotrzymać towarzystwa? Frisk! Hej! Pozwól zadać mi pytanie. Frisk, czemu tutaj przyszedłeś, przyszłaś? Wszyscy znają legendę, prawda? Podróżnicy, którzy wspinają się na Mont Ebot, nigdy więcej nie wracają. Frisk, czemu wspierasz się na tę górę? Czy to było głupstwo, czy może przeznaczenie? A może, ponieważ ty... Cóż... Chyba tylko ty znasz odpowiedź, czyż nie? Wiem za to, dlaczego Drago wspiął się na tę górę. Nie był to zbyt wesoły powód. Frisk, będę z tobą szczery. Drago nienawidził ludzkości. Tak, to prawda! To... czemu jej nienawidził, tego nigdy mi nie powiedział. Ale czuł bardzo silnie z tym przekonaniem. Frisk, naprawdę różnisz się od Drago. Ale macie, znaczy muszę przyznać, że macie podobne wybory modowe. Nie wiem, czemu mógłbym kiedykolwiek myśleć, że jesteś tą samą osobą. Może prawda jest taka, że Drago nie był najlepszą osobą. Frisk, jesteś typem przyjaciela, którego zawsze chciałem mieć. Więc... może trochę... projecting. Teraz jak to kurde przetłumaczyć, tak żeby to było... może trochę porównuje? Czy coś takiego? Bądźmy szczerzy, robiłem bardzo dziwne rzeczy jako kwiat. Jest jeszcze jedna rzecz, o której czuję, że muszę cię zapytać. Frisk, kiedy Drago i ja połączyliśmy nasze dusze, kontrola nad ciałem podzieliła się między nas. Był jeden, który przejął puste ciało. I wtedy, kiedy poszliśmy do wioski, był jeden, który chciał użyć całej mocy. Byłem jednym z tych, który stawił temu opór. I wtedy przeze mnie my... Cóż, dlatego właśnie skończyłem jako kwiat. Frisk. Przez ten cały czas obwiniałem się o tę decyzję. To dlatego zaadoptowałem tak chorą wizję świata. Zabij albo bądź zabitym. Ale teraz po spotkaniu cię, Frisk, nie żałuję już więcej tej decyzji. Zrobiłem dobrą rzecz. Jeśli zabiłbym tych ludzi, mielibyśmy poważną wojnę przeciwko ludzkości. A na końcu wszyscy wrócili wolni, prawda? Nadal czuję smutek, wiedząc jak długo to trwało. Więc może to nie była taka perfekcyjna decyzja. Ale nie możesz wybaczyć sobie ciężkich wyborów całe swoje życie, prawda? Cóż...
Nie mam zbyt dużo czasu. Nie miałem zbyt dużo czasu w swoim życiu, coś takiego. Frisk, dziękuję za wysłuchanie mnie. Powinieneś naprawdę być teraz ze swoimi przyjaciółmi, okej? O, i proszę, w przyszłości, jeśli spotkasz mnie, nie myśl o tym jak o mnie, okej? Chcę, żebyś pamiętał mnie takiego, jakim jestem teraz. Kimś, kto był twoim przyjacielem przez krótką chwilę. O, i Frisk, uważaj w świecie na powierzchni, okej? Wbrew temu, co wszyscy myślą, nie jest tutaj tak miło jak... Nie jest tam tak miło jak tutaj. Jest tam dużo flawejów. I nie wszystko może być rozwiązane po prostu przez bycie miłym. Frisk, nie zabijaj i nie bądź zabitym, okej? To najlepsze... najlepsze, do czego możesz dążyć. Cóż, do zobaczenia. Frisk, nie masz lepszych rzeczy do robienia? Okej, no mam, no. Okej, więc ja myślę, że teraz sobie zrobimy cięcie. Bo chyba nie chcecie oglądać mojej drogi powrotnej. Więc myślę, że właśnie najpierw zapiszę, a potem zrobię cięcie. I już się pojawimy przy wyjściu. Także myk. Okej, jesteśmy prawie na miejscu. Jesteśmy prawie na miejscu. Jeszcze tylko przejdziemy sobie przez pałac i... O, no to trochę to trwało, powiem wam. Ale to właściwie tylko ta droga z ruin do Snowdin, bo potem już z samymi skrótami się poruszaliśmy. River Person, windy i te sprawy. A, ostatni save przed zakończeniem. Czemu by nie? Okej, i jesteśmy w komplecie. Pogadajmy jeszcze z nimi. Cześć, Frisk. Alfis upgrade'owała mój telefon. Mam dużo zabawy z tym... z tą opcją tekstowania. Sam, sprawdź to. Oh man, Tori. To brutalne. Nie mogę uwierzyć, że królowa wróciła. I że jest dużą... Nie wiem, co to znaczy Dork. Czemu... Nie. Czemu tekst... Nie. Czemu piszesz? Nie martw się, Papyrus. Piszę z dobrego... Znaczy, tekstuję z tego, z dobrego powodu. Sans, proszę, nie mów tego, nie jesteś... Kurde, co to znaczyło Dork? Bo już mi to wyleciało z głowy. Bardziej jesteś Bonehead. Kurde, te żarciki po ten... Ha, 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 wow. Te żarty są mniej zabawne, kiedy ona je opowiada. Więc czemu się śmiejesz? To ten... To szkodliwy uśmiech. Coś takiego. Nie czuj... Frisk, nie czuj się opuszczony. Będę do ciebie pisać. Ciągle masz mój numer telefonu. Czy nie? No, oczywiście, że mam. Dobra, nie będę tutaj mówić ten, bo to Bona mi każe tutaj iść do innych osób, ale ja już tam byłem, więc kurde. Frisk, Tori powiedziała mi, że zrobiła dla ciebie pracę Ktofi. O, mogę upiec go dla każdego czasem. O, to brzmi naprawdę dobrze. Gotowanie? Czy mogę pomóc? Poczekaj sekundę! Czy też mogę pomóc? Oczywiście! Będzie... To będzie zabawne, tak gotować razem.
Cóż, może ja zamówię pizzę. Przepraszam, nie mam czasu na rozmowę, Frisk. Pracuję w tej chwili. Ale ty nie pracujesz! Wiem. I to zabiera mi całą moją koncentrację. Więc, Asgore... Co powiesz na uczynienie mnie częścią Straży Królewskiej? Cóż, Papyrus... Teraz wojna już się skończyła. Nie będziemy potrzebować więcej strażników królewskich. Co?! Co było więc punktem tej ludzkiej misji? Ciągle podróżowali tą drogą? A ja ciągle nie jestem członkiem Straży Królewskiej? To najgorsze możliwe zakończenie. Wygląda na to, że naprawdę... Bothead, czy... No, mniejsza, swój quest, ale ja, wielki Papyrus, zawsze będę twoim przyjacielem. Nieważne, jak bardzo będziesz próbował do... go wkurzyć, coś... Hej! To prawda. Frisk, czemu nie przejdziesz się Frisk! Kurde, chwila, muszę uciszyć tutaj towarzystwo. Dobra. Frisk, czemu nie będziesz latnie? Czemu by nie polecieć? Będzie szybciej. Nie, Frisk, czemu by nie polecieć? Latanie brzmi trochę groźnie. Ale nie może latać. Chwila, co on powiedział? Że co, mam czknąć, tak? I czy to jest dobre dla moich kości? Więc, Alfis... Co będziesz robić, kiedy wszyscy będziemy wolni? Mamy teraz cały świat do eksploracji. Cóż... mam zamiar wyjść i... nie, no będę szczera. Chciałabym zostać w środku i oglądać anime jak totalny frajer. To jest duch! To jest właśnie... Wszyscy celebrujmy bicie przegrywami. He... Papyrus ma świetny pomysł. Przegrana z Frisk była najlepszą rzeczą, która mi się przydarzyła. Więc... jestem szczęśliwa z tego, że... Ej, co to jest? Asgore. Co to jest anime? O mój Boże! Frisk, proszę. Pomóż mi wytłumaczyć, co to jest anime, Asgore. Widzisz! To jest tak... kreskówka, ale... z mieczami. Więc... to jest coś jak kreskówka, ale z mieczami. To brzmi świetnie. Gdzie to jest? Gdzie mogę obejrzeć anime? Czekaj, mam trochę na swoim telefonie. O, spójrz na to. O, To jest złe... zapomnijmy o tym. Ej, Jezu, gdzie te dwa roboty całują się? Dobrze, technologia naprawdę to... Technologia to naprawdę coś, czyż nie? Tak, na pewno. Hej, Alfis, myślisz, że moglibyśmy obejrzeć coś... coś z walkami... i potem coś z księżniczkami? Albo z walczącymi księżniczkami? Ja zobaczę, jeśli uda mi się coś wykombinować tego typu. Undyne.
Jej! Hej, Frisk, czemu nie powiesz cześć Napstablukowi? Oj, powiedz mu, że też powiedziałam mu cześć. Okej, już mu właściwie powiedziałem, więc... Okej, wszyscy tutaj mówią w sumie to samo, okej. Psst, Frisk! Powiedz mi, czy myślisz, że Asgore i Toriel są... Czy myślisz, że do siebie powrócą? Myślę, że tak. Też mam taką nadzieję. Pomyśl, jak słodko obydwoje musieliby wyglądać razem. To by był mój... Co? Statek numer 1 wszechczasów? To jakaś metafora. Tori i Gori. Mój stary szef i jego ex-żona. To brzmi mniej fajnie niż coś tam, nie? Może nie napiszę fanfika o prawdziwych ludziach. To znaczy, czy prawdziwe życie nie jest najlepszym fanfikiem ze wszystkich? Nie mów nikomu, że to powiedziałam. Bo zapostuję to online. Jestem przekonana, że... Znaczy... Jestem przekonana, że będę bardzo podekscytowana, aby w końcu użyć ludzkiego internetu. Myślę, że mają wiele rodzajów rzeczy, które ja i Undyne mogłybyśmy oglądać. Ohoho, zapraszam do Dark Webu. Znaczy do Dark Webu na sadistyki i tym podobne. Tam na pewno się to wam uda. Mimo, że w sumie sadistyk to nie jest Dark Web, ale dobra, mniejsza. Oh man. Czy będziemy mogły oglądać anime online? Oczywiście Undyne. Myślałeś... Okej, on powiedział jakiś żart, a ja go jak zwykle nie zrozumiałem. Czekaj, Alphys, nie wiedziałem, że znasz Sansa. Cóż, ja... Kto to do cholery jest Sans? Kto to jest Sans? Aha, dobra, to jest kolejny żart, ci mówię. Toriel! Hej, Frisk, czemu nie pójdziesz do Metatona? Okej, dobra, byłem u Metatona, więc... Czołem, Frisk! Przepraszam za to, że prawie zabrałem przy twoją... Nie, spokojnie, codziennie ktoś mnie chce zabijać, więc... Czuję się bardzo źle z tym. Myślę, że nadal możemy być kumplami. Hej, nie martw się tym, Asgore. Myślę, że każdy próbował zabić Frisk. O, widzę. W takim razie nie przepraszam, Frisk. Asgore! To nie to, co miałem na myśli. Frisk, zrozumiałem. Teraz, kiedy nie walczymy już ze sobą nawzajem, mogę w końcu cię zapytać. Czy miałbyś ochotę na kubek herbaty? Czy chciałbyś kubek herbaty? Tak. O, świetnie. Ale aktualnie kubek, który mam, jest zimny. Więc nie możesz go mieć. Ale cieszę się, że powiedziałeś tak. Ale najszybciej jak tylko mogę zaparzyć. Znaczy... zrobię trochę herbaty dla ciebie. A potem możemy być dobrymi kumplami. O, Frisk, jeśli nie jesteś zajęty... możesz... znaczy, powinieneś przespacerować się i mieć dobry czas. To bardzo ważne. Okej, czyli wygląda na to, że już ze wszystkimi porozmawialiśmy. Ale widzicie, tu też jest aluzja... Tu
też jest kurde aluzja do Sansa, że on i Alphys znali się wcześniej, co oznacza, że rzeczywiście mógł przebywać w tym laboratorium. A to jest kurde takie mrugnięcie okiem, bym powiedział. Dobra, wychodzimy stąd. Chyba już wszystko załatwiliśmy. Okej, twoja podróż się skończy. Jestem gotowy. I co teraz będzie? Wydostaniemy się na powierzchnię. A no tak. Jesteśmy na powierzchni. O mój Boże. Czy to nie piękne? Wow. To wygląda lepiej niż w TV. O wiele lepiej. Lepiej niż sobie to wyobrażałam. Frisk, żyjesz z tym wszystkim? Światło słoneczne jest takie miłe. A powietrze jest takie świeże. Naprawdę czuję, że żyję. Hej, Sans! Co to za duża kula? Nazywamy to słońcem, mój przyjacielu. To jest słońce? Wowie! Nie mogę uwierzyć, że w końcu spotkałem słońce. Mógłbym stać tutaj i oglądać to wszystko przez godziny. Tak, to piękne, prawda? Znaczy, nieprawdaż? Ale powinniśmy pomyśleć o tym, co zrobić dalej. O, racja. Wszyscy... To początek nowej przyszłości. Era pokoju między ludźmi i potworami. Frisk! Muszę się o coś cię spytać. Czy chciałbyś być naszym ambasadorem... Znaczy, czy chciałbyś być naszym ambasadorem w świecie ludzi? W sumie czemu nie? Yeah! Frisk będzie najlepszym ambasadorem. A ja, Wielki Papirus, będę najlepszą maskotką. Zrobię dobre pierwsze wrażenie. Ktoś musi mieć na niego oko, żeby nie wpadł w kłopoty. Do zobaczenia. No i oczywiście poszedł skrótem, nie? Człowieku, teraz mogę zrobić wszystko. Papirus, czekaj! Hej, Undyne! Poczekaj! Ups! Czy powinienem coś zrobić? Cóż... No to idę! Kurde, zapomniałem tego przetłumaczyć. Za szybko. Już cały czas mam palec na X i Z, nie? Frisk? Pochodzisz z tego świata, prawda? Więc musisz mieć jakieś miejsce, do którego wrócisz, czyż nie? Co chcesz teraz zrobić? Myślę, że mogę zostać. Czemu by nie? Co? Frisk, naprawdę... Jesteś zabawnym dzieckiem. Gdybyś powiedział to wcześniej, nic z tego by się nigdy nie wydarzyło. To dobrze, że przez ten długi czas zmieniłeś zdanie. Cóż... Jeśli naprawdę nie masz żadnego miejsca, do którego mógłbyś pójść, zrobię co w mojej mocy, żeby się z tobą zaopiekować tak długo, jak tylko zechcesz. W porządku? Teraz chodź ze mną. Wszyscy na nas czekają. Znaczy wszystko w sumie na nas czeka. Nie, sorry. Jednak wszyscy. I mamy napisy końcowe. I to był Undertale. I teraz... Ale spokojnie, to jeszcze... Nawet napisy końcowe w tej grze mogą sprawić radochę. I tutaj się właśnie okaże, z którym takim potworem najbardziej się, powiedzmy, zaprzyjaźniliśmy. Jak widzicie, niektóre są... znaczy, niektórych perypetie są opisane na żółto, a innych na biało. I to właśnie zależy od naszych akcji.
Mimo, że każda akcja z naszych była dobra, tak? To mogliśmy zawsze bardziej się postarać. No i Napstab Luke został DJ-em. A Papyrus w końcu zamiast łóżka w kształcie auta ma prawdziwe auto. Czerwone. No i jest Sans. Na skuterku? Czy na rowerze? Nie. On jest zbyt leniwy na rower. Więc to raczej nie jest rower. Mamy Doggo. Okej, czyli jednak, jak rozumiem, Giftrot wyszedł z tego, z pod ziemi. Searching for affection. No właśnie, można było go bardziej głaskać i wtedy byłoby lepiej. Ja, one się pocałowały, one... O Jezus, Maria! A tamten dalej rzeźbi, tym razem w piasku. Jesteście pewnie ciekawi, co robi Timmy. Temi! O właśnie, Temi. Temi robi Temi! I w sumie nie wiem, czy można w jakiś inny sposób... Znaczy, chyba nie da rady niczego innego tutaj zrobić. Okej, trochę się uspokoił ten nasz duch. I widzicie, jednak Burger Pants występuje na scenie. Znaczy, w sumie to nie za bardzo wiem, co on robi. Tutaj, ale no, spoko. Siedzi w krzakach jako maskotka. Okej, został świeczką na największym torcie urodzinowym. na dodowcy, użyj swojej wyobraźni. Nie chcę. Nie chcę używać swojej wyobraźni, to nie na moje mety. Amalgamaty! Żyją ze swoimi rodzinami. I spełniły się drugie marzenia Papirusa. Żywopłot w kształcie jego twarzy. No, mimo że nie został członkiem Straży Królewskiej. A Toriel i Asgore otworzyli szkołę. Ale spokojnie, bo jest jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie, jak mówiłem wam o tajemniczych drzwiach Snowdin, które się nie chciały otworzyć i nie wiadomo, jak je otworzyć? No właśnie, to ma związek z końcówką. Ja wam nie pokażę, co jest za tymi drzwiami, to musicie sobie filmik tutaj obejrzeć. Naprawdę myślałeś, że to koniec? To znaczy, po prostu jeszcze nie zrobiliśmy specjalnych podziękowań. Gotowy? Okej. I to jest właśnie to, co musimy robić, czyli omijać te napisy. Jeżeli tak się złoży, że ktoś jest na tyle dużym hardcorem, że te wszystkie napisy, że żaden z tych napisów go nie uderzy, to przy następnej grze... A, no i już spieprzyłem sprawę, ale w następnej grze tamte napisy... Przy następnej grze tamte drzwi się nam otworzą. No fuck! To jest gorsze niż walka z Sansem. Mówię serio. W walce z Sansem, jak czegoś dotkniemy, to jeszcze nie mamy spieprzonego życia. Tutaj już niestety tak jest. Dobra, to jeszcze nie jest takie trudne.
No to już jest trudne. To jest już dosyć problematyczne. Nie chcę! A... Jak ja mam to ominąć, tak szczerze? W jaki sposób? Boże... No i... Myślałem, że przynajmniej tutaj... No hit run! Ale niestety... A wiecie co, nażryjcie się... No... I teraz będą wszystkie napisy, których dotknąłem. Tylko tyle? Nie, to niemożliwe, musi być więcej. Chyba, że tamte napisy się powtarzały, to wtedy to ma sens. No i to jest koniec tej gry. To jest koniec tej gry. Znaczy, wiecie, koniec nie z gry. Ja jeszcze w nią będę grać, ale... I powiem wam, jeżeli tutaj... Jeżeli zagracie sobie w ludobójczą ścieżkę, to to zakończenie trochę się będzie różnić. I nie będzie za fajne. Mianowicie się okaże, że nasz bohater to Drago. I był miły tylko dlatego, żeby zabić wszystkich. Ale okej, mniejsza z tym. Ukończyliśmy grę na pacyfiście, także spoko, no o jeden odcinek więcej niż zamierzałem zrobić, ale już trudno. No i cóż mogę powiedzieć, no zapraszam was... po przerwie na ludobójczą ścieżkę, a póki co się z wami żegnam, no i do następnego.